Zerwanie dwóch twórców to niewątpliwie głośne wydarzenie. W momencie zerwania Mortalcia oraz Cartoni mówił o nich cały internet. Podobnie było w przypadku zerwania Me Mike'a oraz Pauliny Kozłowskiej. Zerwanie ma to do siebie, że po takim wydarzeniu obydwie osoby mają raczej średni humor i muszą odpocząć od całej sytuacji. Przynajmniej jeśli mówimy o kilku dniach od zerwania, bądź nawet kilku tygodniach. Jednak Mini Mike trochę inaczej podszedł do tej sytuacji. Jak wiadomo, zasięgi Mini Mike'a po odejściu z ekipy dość mocno spadły. Przez jakiś czas podtrzymywała to Paulina Kozłowska, czyli jego była dziewczyna. Jednak teraz, jak już się rozstali, to i takie źródło wyświetleń się wyczerpało. Zerwanie tych dwóch influencerów również dało spory zastrzyk zasięgów, z których to postanowił skorzystać Mini Mike, umieszczając dokładnie dwa dni po zerwaniu informacje o dostępności jego produktów w sklepach. Siemanko moi kochani, witam was serdecznie w ten piękny, wspaniały wieczór. Z tego miejsca chciałem was poinformować o tym, że już od 13 lutego wjeżdżają Michaelki do sklepów, do sieci sklepów Aldi. Tam będziecie mogli je znaleźć. Oczywiście też wjeżdżają nowe konkursy, które znajdziecie na naszej stronie. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego wieczoru, hej! Oprócz tego, osoba, która wygra konkurs, dostanie paczkę limitowaną o wielkości 160 cm. I tam się naprawdę znajduje bardzo dużo, dużo, dużo Michaelków, więc warto grać i wygrywać. Zapraszam na stronę i życzę udanej zabawy. Pozdro! Jest takie powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta. Jednak czy w tym przypadku faktycznie tak było? Jedną sprawą jest to, że dziwnie wygląda umieszczanie reklam zaraz po zerwaniu, póki zasięgi są większe. A drugą sprawą jest to, że Mini Mike ma z pewnością jakieś zobowiązania względem promocji swojego produktu. Tak więc ciężko jest określić, czy Mini Mike chciał skorzystać z chwilowego zastrzyku zasięgów, czy po prostu była to kwestia promocji, która wynika z zobowiązań marketingowych do własnego produktu. Wiele zobowiązań będzie teraz miał z pewnością Nowciaks. Były członek ekipy pochwalił się ostatnio na swoich social mediach, że został ojcem. Jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie w życiu Piotra i jego dziewczyny. Rodzicielstwo to trudna misja, ale jak wspomniał młody tata w jednym z ostatnich wywiadów, nie jest to dla niego duże wyzwanie, gdyż sam pochodzi z wielodzietnej rodziny i wie po prostu, z czym to się je. Przestraszyłeś się, kiedy dowiedziałeś, że zostaniesz ojcem? To jednak duża odpowiedzialność. Wiesz co, no, ja pamiętam reakcję Kasi, nie wiem, czy ona szczerze mu to opowiadał, ale bo trochę była w szoku, a ja... Po prostu się uśmiechnąłem, jakby serio, ja pochodzę z rodziny, gdzie jest nas bardzo dużo, nie wiem ile mam kuzynów, ale myślę, że około 30, takich najbliższych, a jeszcze gdzie tutaj jacyś, wiesz, poboczni. Więc jakby oni wszyscy już mają dzieci, albo większość, ja wiem, z czym to się mniej więcej je, wiadomo, że to był ogromny taki, wiesz, szok, że to się dzieje, ale nie przestraszyłem się, no jestem tutaj i jestem z Kasią, więc... Oczywiście nie zabrakło słów krytyki odnośnie tego, że tak młode osoby zostały już rodzicami. Jednak zwróćmy uwagę na to, że Nowciaks ma aktualnie 27 lat, tak więc jest to wiek, w którym wiele osób jest rodzicami już od kilku lat. Niemniej jednak najważniejszym faktem w tej sprawie jest to, że dziecko jest zdrowe i aby tak pozostało. Ważnym faktem jest również to, kto spowodował stłuczkę w zderzeniu z Bartkiem Kubickim. Członek Gen Z wrzucił zdjęcie na swoje story rozwalonego samochodu. Ze zdjęcia wynika, że prawdopodobnie nie będzie się opłacało tego samochodu naprawiać, gdyż koszta naprawy mogą przewyższać wartość samego samochodu. Przednie koło jest całkowicie urwane, ale z tego co widać, miejsce kierowcy, jak i pasażera jest nienaruszone. Tak więc wszyscy wyszli z tego zdarzenia cali i zdrowi. Opis tego zdjęcia informuje nas również o tym, że to nie Bartek Kubicki jest winny tego zdarzenia, tylko prawdopodobnie ktoś, kto wymusił pierwszeństwo z prawej strony, tym samym uderzając w samochód Bartka. Co ciekawe, kilka godzin przed tym zdarzeniem Bartek wrzucił story, że jego dzień jest wyjątkowo dobry. Natomiast nie można chwalić dnia przed zachodem słońca i jest to chyba idealny tego przykład. Dobry przykład daje również TikTok, banując Daniela Magikala. Ten zaraz po wyjściu z więzienia zaczął streamować na YouTube, gdzie ostatnio został zbanowany. Przeniósł wówczas swoją aktywność na TikToka, gdzie promował swoje streamy na platformie Kick. Ale równolegle streamował również na TikToku. Jednak i tutaj jego kariera się zakończyła, gdyż jego konto zostało zbanowane. Niestety nie znamy dokładnego powodu, jednak wielu internautów twierdzi, że było to odnośnie śmierci Mateusza Murańskiego, gdzie Daniel postanowił wykorzystać ten fakt i stworzyć TikToka pod zasięgi, gdzie odprawiają mu jakiś chrzest. Nie trzeba tłumaczyć, że to przekroczyło wszelkie granice, a ludzie masowo zgłaszali jego profil i możliwe, że właśnie to jest powodem tego bana. Jeśli faktycznie tak jest, to TikTok dobrze podszedł do tej sprawy, banując jego profil. Na pewno znany jest powód wyprowadzki Cartoni. Była to kwestia czasu, kiedy Wiktoria wyprowadzi się od byłego chłopaka. Ostatnio na swoim story wstawiła zdjęcie, że to już zrobiła, wyprowadzając się prawdopodobnie do nowego mieszkania, gdyż jest to zdjęcie z windy, a w mieszkaniu, gdzie mieszkała z Patrykiem, windy nie było. Zobaczymy, czy pójdzie w ślady innych członków Gen Z i opublikuje filmy z prezentacji swojej
swojego nowego mieszkania. Relacja Kartoni oraz Mortalcia skomentowała również Lexi. Ta na swoim kanale postanowiła zrobić coś w stylu podcastu z Fagatą, gdzie się malują i omawiają różne bieżące tematy. Jednym z nich było właśnie rozstanie się tych dwóch influencerów. Ostatnio głośno było o tym rozstaniu tego... Mortalcio i... Kartoni. Ja byłam pewna, że oni wezmą ślub razem. Ja powiem ci szczerze też. Ja jakoś nie śledziłam ich twórczości, ale zawsze... No ja w ogóle nie oglądam Gen Z, tylko obserwuję ją na Instagramie. Nie widziałam czasem jakieś edity na TikToku, bo jak ja jestem powiązana, wiesz, no trochę tam team i w ogóle, o to mi się wyświetlają często te... Uważam, że najsmutniejsza rzecz, jaką możesz powiedzieć swojej drugiej połówce, to jest właśnie to, że tracisz do niej uczucia. W sensie, że... No zwłaszcza jak ty jeszcze kochasz tą osobę. I jak to musiało boleć. I ja pierniczę sobie nie wyobrażam, jaki to musi być ból, jeszcze, naprawdę. Jeszcze, że ona tam płakała, a on tak jeszcze siedział po prostu. W sensie, to nie jest jakiś hejt do niego, ale... Znaczy, on też płakał, nie? Mi się wydaje... Nie wiem, smutne, bardzo smutne. A wiesz, co jest jeszcze smutniejsze? Jak ty powoli zauważasz, że twoja druga połówka zaczyna tracić, wiesz, uczucia do ciebie i ty nic z tym w sumie nie możesz zrobić. Trochę w tym wszystkim oberwało się Patrykowi, jednak ciężko się dziwić, bo na filmie widać, jak to Wiktoria bardzo to przeżywa, a on sam w pewnych momentach tak jakby się uśmiechał. Dwie influencerki poruszyły również temat najpopularniejszego programu na polskim YouTube. Chodzi oczywiście o Twoje 5 minut. To co, to chciałeś pokazać, że Twoje 5 minut? Ja tego nie oglądałam w ogóle. A ja oglądam teraz, a nie oglądałam pierwszego i ja jestem pod wrażeniem, jak te osoby są dobrane niektóre, naprawdę, bez, nie cisnąc ich, bo to wydają się fajne osoby, ale 85% tych osób tam nie nadaje. Nawet Lexi zwróciła uwagę na dobór uczestników w programie, jednocześnie go krytykując. Szkoda, że nie zobaczymy jej w programie jako gościa, bo mogłaby ona przekazać ciekawe informacje młodym influencerom. Chociaż w przypadku Lexi ciężko byłoby o trafne rady, gdyż spora część sukcesu zawdzięcza ona swojej charakterystycznej urodzie. A osoby charakterystyczne w internecie mają łatwiej, bo widz ma mniejszy problem, aby taką osobę zapamiętać. Został poruszony również temat nowej piosenki Fagaty. Coś się szykuje, a o szczegóły wypytała Lexi. Posłuchajcie. Pogadajmy o muzyce, bo obie teraz robimy muzykę. Yeah, posters. Raperki. Ty planujesz teraz zdisować wszystkich, tak? Tak. Ja wiem o jednej osobie. A reszta, ja nie wiem, kogo ty chcesz tam disować. Tylko ty uważaj, żeby ten dis nie był taki, że to się obrócił przeciwko tobie, nie? Ty musisz tam ładnie z klasą, tak wiesz, no, to tam... the point, tak, że no. Oni, wiesz, nie będą mogli nic odpowiedzieć ci. No, no, tak będzie. Chodzi tutaj prawdopodobnie o nawiązanie do ostatniej piosenki Fagaty, gdzie zaprzeczała ona sama sobie w naprawdę wielu kwestiach. Nawiązując chociażby do dram z planem A oraz planem B, czy relacji z piłkarzem, co skutkowało oczywiście ogromną krytyką ze strony ludzi, gdyż Fagata wiele razy wspominała, że chce zapomnieć o tych dramach, a swoją piosenką tylko przypominała pamiętne już i tak sytuacje z jej kariery. Zapamiętamy z pewnością Julię Żugaj i Przemka Pro. Ci ostatnio wstawili wspólne zdjęcie na story, gdzie siedzą razem w samochodzie. Przemek dodał również wpis odnośnie wyrywania mimo braku podgrzewanych foteli. Oczywiście to skutkowało tym, że wiele osób zaczęło shipować tą dwójkę, natomiast raczej nie ma się tutaj co nakręcać i z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że ta dwójka szykuje po prostu jakiś wspólny odcinek na kanał do Julki lub Przemka.